mi nie idzie dzisiaj. Chyba jadę się gdzieś przejechać, bo to nie ma sensu. Nie mam dzisiaj jakoś weny. Przeniosły tutaj, ale widzę, że tamy porozwalane. Przy okazji przetestuję sobie napęd. Powiem wam szczerze, że... A, tu coś jechał. Powiem wam szczerze, że... ale no niestety, ale Speedbike Rider odpadł. Na razie jeszcze nie zrobił sobie łożysk główki ramy. Łożysk główki ramy se na razie jeszcze nie zrobił, więc no cóż, no. Nie chcę tak strasznie gazować dzisiaj, bo przygotowałem się nie do jazdy takiej. Jak ktoś tutaj próbował, to my też. Bez żadnego ale. Ej, nie zgas, masakra. Aż dziwne. Wyjeżdża bez żadnego ale. Nie pierdął, nie zgasł, więc nie jest źle. Nie wiem, czy nie jest lepiej, tak wam szczerze powiem, po tych modyfikacjach. Tylko teraz przestawiłem zapłon i zrobiłem zębatkę, więc nie wiadomo naprawdę, co daje ten efekt. Nie będę musiał zainwestować jeszcze w chodnicę, bo teraz się zaczyna ciepło robić. Rujeczka, prawie bez gazu, nie zdycha. Bujeczka, bez gazu, nie zdycha. Może... Puściłem sprzęgło. Puściłem sprzęgło. Ale zjedziemy się tu na dół. Z górki jeszcze mi coś zdechnął, nie wiem czemu. Ale nie wiem, czy nie za ciepło ma. Może mieć za ciepło silnik. Jedziemy na dół. Ojej. Czuję, że mi wchodziło patyków. Aha. Wiedziałem, że gdzieś mi patyki weszły. Hamulec. Hamulec. O. Standardowo hamulec naciska. Haps. O, tu byłoby fajnie gdzieś przeskakiwać tak na drugą stronę. I znowu jesteśmy w jakimś zadupiu. Tu też fajne takie trawerzy. Będę musiał oponkę zmienić. Dołożyć sobie chłodniczkę oleju do gangusa. Tak, taki mam plan. Przeskoczymy tu? Bez żadnego ale. Niski
obrotów schodzi. Powiem wam, że coś to chyba dało. Pojedziemy tu w dół, jakaś droga tu prowadzi. A, to jesteśmy tu, w tym miejscu. Jedziemy tu. Tylko gaźnik się przytkał, więc źle nie jest. Źle nie jest. Spróbujemy go przetkać z naszym sposobem. No i tak chyba będę rozbierał. Nie się zastanowię. To w poniedziałek chyba i tak rozbiorę. Bo mnie tam czepnęło na dziurze i mógł się pływak przewiesić. Tak obstawiam. Skoczyłem tam na drodze. No i przywiesił się pływak. Ale szedł jak szedł. Szedł lepiej niż 170. A bez żadnego tuningu. Co dopiero jak tuning mu zrobię. Może kiedyś odłożę, albo ktoś mnie zasponsoruje, no to się zrobi tuning. Ale to musiałbym cały silnik rozebrać. Cały silnik rozebrać i wtedy będzie rzeźnia. Wyciągniemy z niego z 16 koni, czy ile tam można wyciągnąć. I będzie szedł jak przecinak. Dobra, dzisiaj mi się nie chce bawić z tym, bo jest niedziela. No i tak gaźnik muszę jeszcze rozebrać i zmienić mu dyszę wolnych obrotów na większą. Deczko obniżyć poziom paliwa w komorze pływakowej. Bo czasami jak pod górkę albo z górki jadę, to go przylewa. Jeszcze deczko obniżę sobie poziom paliwa. No i tyle, no i trzeba będzie nad jakimś airboxem pomyśleć. No dobra, to na tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało, łapeczka w górę. Mile widziany jakiś komentarz. Zapierdzielaj to ostro. Ciężko jest go, powiem wam, lepiej jest. Ja czuję, że jest lepiej, ale jeszcze czekam na odcinek z Pitbike Riderem, żeby we dwoje na dwa pitganki pojeździć. I tyle, no. Tyle, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej.